Fundacja WSPAK zaprasza do wysłuchania listów Henryka Sienkiewicza z lat 1864-1878. Czyta Marcin Popczyński. List do Konrada Dobrskiego, 1866 rok. Zamiast pakować swoje rzeczy, siadam do napisania listu. Wystawisz sobie łatwo, pod jakim wpływem go pisze. Święta Wielkanocne spędzę w poświętnem, spodziewam się, że przyjemnie. Ze trzy miesiące temu albo i więcej, jak posłałem paszport do odnowienia, miał być wysłany z powrotem pod numer kontroli 12202. Tymczasem nie ma go nie tylko u wójta i w płońsku, ale nawet i w płocku. To mi sprawiło pewną niespodziankę. Tak, na przykład, jakby mi kto niedźwiadka wpuścił za kołnierz, a przynajmniej wiele projektów i projekcików w łeb wzięło. Jestem za to niezmiernie przychylnie usposobiony do biur paszportowych w królestwie, bo co minuta szle ich do wszystkich diabłów rogatych razem z ich porządkiem. List ten nie będzie długi. Chciałem go z początku uczynić pełnym zgrzytu i rozpaczy, ale to się na nic nie zda, bo nic nie pomoże. Wejher we środę jedzie do Płocka i tam jeszcze się lepiej dowie, bo być może, że wójtowi, przez którego się pytałem, albo się nie chciało dowiedzieć, albo zapomniał. Nie napisałeś czy tu, czy gdzie indziej wybierałeś się przyjechać. Jeżeli tu, to bym nie radził, bo tylko zamiast jednego będzie się nudzić dwóch, bo wypowiedziawszy wszystko, co mamy gadać, będziem się nudzić, bo na dworze fatalnie, ani wyjść nawet nie można, a preferans z weicherem nie jest to rzecz taka pociągająca rozkoszą. Zresztą być może, że jeszcze przyjadę, jeżeli Wejher paszport przywiezie. Przyjadę w tym razie w wielki piątek, na same groby. Bywaj zdrów, może do widzenia. Do domu pisze także: odnieś z łaski swojej list, pilnuj, żeby nie zginął, bo są w nim pieniądze. H.S. Namyśliłem się i do domu pisze: na pocztę. Projekt Sienkiewicz na co dzień został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Cyfrowa 2020.